stulecie klubu Kuźnia Ustroń. Rano mieliśmy wspaniałą imprezę. Przyjechał do nas ekstraklasowy Piast Gliwice, który rozegrał z naszą drużyną mecz na obchody stulecia. Bardzo duża frajda dla kibiców, którzy mieli okazję zobaczyć wspaniałych piłkarzy. Jest to miejsce, do którego chętnie wracamy, bo byliśmy tu też na zgrupowaniu takim krótkim, co prawda, z Piastem Gliwice. Ja byłem tu wielokrotnie z innymi drużynami, czy to z Górnikiem Zabrze, z Ruchem Brzuch. Chcieliśmy ten wspaniały jubileusz uczcić pokazaniem się tu, rozegraniem tego meczu. Oczywiście wynik nie jest najistotniejszy, ale jest samo wydarzenie, które miało miejsce. Myślę, że sprawiliśmy też frajdę wielu kibicom, którzy przybyli. Po meczu wspólnie ze Śląskim Związkiem Piłki Nożnej mieliśmy piękną imprezę dla dzieci, która zakończyła się wręczeniem nagród. Akcja Lato w Ustroniu. Zaoferowaliśmy dla dzieci i młodzieży boiska, na których mogą zaprezentować swoje umiejętności, jak również sprawdzić się w takich uproszczonych testach. Miałem przyjemność obserwować 6-latka, który świetnie sobie radził w tych testach. Zapisujemy wyniki, żeby zobaczyć, czy któryś się szczególnie tutaj nam zawodnik wyróżnia, ale głównie chodzi o zabawę. Oprócz zajęć na boisku były także animacje, w których były malowanie twarzy, malowanie na rękach, malowanie kolorowanek, tatuaże, malowanie buziek, balony. Z balonów robiliśmy różne zwierzątka, młotki i oczywiście nasze standardowe gniotki. Dzieci bardzo były uszczęśliwione, wychodziły z uśmiechem. Bardzo się cieszę, że następny przystanek na naszej akcji Lato, która ma 18 dużych miejscowości na Śląska, przyjadą Ustronia. Zobaczyłem, że się świetnie bawiły, świetna zabawa. Zapraszamy na pozostałe akcje Lato. Zaszczycił nas tu swoim przyjazdem pan prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Wręczył wyróżnienia dla działaczy, sponsorów naszego klubu. Zakończyliśmy to meczem odboi reprezentacji Śląska na odboi Kuźni Ustroń i tym zakończyliśmy nasz piknik na stulecie klubu.